Pielucha zawartością, zapalniczki i inne przedmioty leciały w stronę Thibaut Courtois. Przerwane derby Madrytu i szaleństwo pod sam koniec spotkania. Erik ten Hag na krawędzi zwolnienia. Manchester United upokorzony na Old Trafford. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Koszmarne pudło Sebastiana Szymańskiego. Leo Messi obraził sędziego. Szalony mecz w Bundeslidze. 3 gole w 12 minut. Harry Kane kontuzjowany, a La Liga wyraziła zgodę na transfer Wojciecha Szczęsnego. Dramat, wstyd, blamaż, kompromitacja. Ja już naprawdę nie wiem, jakimi słowami określać to, co pod wodzą Erika ten Haga wyprawiają piłkarze Manchester United. Wczoraj odbyło się spotkanie pomiędzy Czerwonymi Diabłami a Tottenhamem i to na Old Trafford, a gospodarze tego meczu zostali wdeptani w murawę, ponieważ przegrali 3-0. Prowadzenie objęli już po 3 minutach. Po zmianie stron Kulusewski podwyższył na 2-0, a Solanke ustanowił wynik tego spotkania w minucie 77. Już po tym trafieniu kibice mieli dość i stadion z każdą kolejną sekundą po prostu pustoszał. Goście mieli także ułatwione zadanie, ponieważ od minuty 42 grali w przewadze jednego zawodnika. Boisko za ten faul opuścił Bruno Fernandes. Faktycznie miał wysoko podniesioną nogę, jednak nie trafił rywala korkami, a bardziej podstawił nogę. Więc ta czerwona kartka wydaje się być taka dyskusyjna, tym bardziej, że sędziowie na VAR-ze nie wezwali arbitra głównego do monitora, aby samemu to ocenić. Po meczu organ odpowiedzialny za sędziowanie w Premier League poinformował, że sędziowie na VAR-ze, tak samo jak ten arbiter główny, uznali, że było to niebezpieczne zagranie i dlatego też Portugalczyk obejrzał czerwony kartonik. Była to pierwsza czerwona kartka Bruno Fernandesza w Manchester United, a od swojego debiutu rozegrał 242 spotkania. Ten mecz z urazem zakończył także Kobbie Mainoo. Co ciekawe, a dla fanów United, w tym też dla mnie upokarzające, no to fakt, że na Old Trafford w tym sezonie w ligowym spotkaniach zdobyliśmy zaledwie jednego gola. Ja tylko powtórzę, żeby nie było niedomówień, zaraz mamy październik, a Czerwone Diabły w ligowych meczach na własnym stadionie zdobyli tylko jedną bramkę. Była to dokładnie bramka w meczu otwarcia z Fulham, którą zdobył Zirkse. Myślę, że ten mecz mógł już przesądzić o być albo nie być Erika ten Haga. Spotkanie z kogutami to nie jest wypadek przy pracy, a ciągłe szukanie formy, stabilności, no w sumie to już nawet nie wiadomo czego. Kilka dni temu w meczu Ligi Europy zaremisowaliśmy z holenderskim Twente, a teraz straciliśmy kolejne punkty. Wczoraj odbyło się także spotkanie pomiędzy Ipswich Town a Aston Villą. Tam padły 4 gole, a ekipy podzieliły się punktami. Udziału w tym meczu nie wziął niestety Matty Cash, który dalej leczy kontuzję. Real Madryt nie wykorzystał potknięcia FC Barcelony i stracili punkty w meczu z Atletico Madryt, choć może określenie stracili punkty nie jest tutaj do końca poprawne. W końcu Atletico Madryt to jeden z największych hiszpańskich klubów, ale na pewno kibice Realu Madryt liczyli na 3 punkty. Wynik tego meczu dopiero w minucie 64 otworzył Eder Militao, co wprawiło Thibaut Courtois w szał radości. No jak wiecie, to on był kiedyś piłkarzem właśnie Atletico i w drugiej części tego meczu znajdował się przy trybunie Atletico Madryt. Kibice gospodarzy nie wytrzymali, no i nie tylko obrażali go słownie, ale także w jego kierunku rzucali różnymi przedmiotami. Była to na przykład zapalniczka, ale też tak jak wyczytałem, pielucha zawartością, którą to Thibaut Courtois wziął nawet w dłonie. Sędzia przerwał mecz, kazał piłkarzom zejść do szatni, a Diego Simeone, Koke czy też Jimenez poszli uspokajać własnych kibiców. Gra została wznowiona po 20 minutach, a speaker na stadionie poinformował, że jeżeli znów gra zostanie przerwana, to piłkarze na murawę już nie powrócą. Mecz udało się dokończyć, a Korea w samej końcówce tego spotkania dał Atletico Madryt remis. Idealnie wkleił się w linię spalonego, okiwał Thibaut Courtois i wyrównał wynik spotkania. Jeszcze z boiska za ten faul wyleciał Lorienté, ale to już nie miało wpływu na rezultat. Niewyobrażalnym pudłem popisał się Sebastian Szymański. Polak miał piłkę dosłownie metr przed pustą bramką, ale nie trafił czysto w piłkę i gola nie zdobył. Pomimo tej sytuacji Fenerbahce wygrało wyjazdowy mecz z Antalyaspor'em 2-0, a Sebastian Szymański na boisku spędził 84 minuty. José Mourinho obejrzał żółty kartonik, ale nie zgadniecie za co. Otóż sędzia popełnił błąd i odgwizdał spalonego, choć Edin Dzeko powinien zdobyć gola. Widać to na nagraniu, które Portugalczyk odtworzył na własnym laptopie. Chwycił za niego i postawił przed kamerą, która transmitowała ten mecz, aby udowodnić błąd arbitra.
Napoli w tym sezonie, pomimo braku Piotra Zielińskiego, radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Wczoraj zostali liderami tabeli po wygranej 2-0 nad Monzą. Pierwsze trafienie należało do Politano, a Kvaratskhelia trafił na 2-0 po podaniu Scotta McTominaya. Był to ich piąty mecz z rzędu w Serie A bez porażki, a dzięki temu Antonio Conte wyrasta na wielką gwiazdę. Prawdziwy sprawdzian czeka ich jednak 29 października. Wtedy na San Siro zagrają z AC Milanem. Aż 7 goli zobaczyliśmy w Bundeslidze w meczu pomiędzy Werderem Brema a Hoffenheim. Choć gospodarze już po 12 minutach prowadzili 3-0, to meczu nie wygrali. Goście rzucili się do odrabiania strat i między 21 a 49 minutą nie tylko wyrównali, ale i wyszli na prowadzenie, którego już nie oddali do samego końca meczu. Leo Messi i Karol Świderski w jednym meczu zdobyli po golu, a Inter Miami i Charlotte FC podzieliło się punktami. Argentyńczyk miał wielkie pretensje do sędziego za brak rzutu karnego dla jego drużyny. Dokładnie chodzi o sytuację z ostatniej akcji tego meczu. Messi po zakończeniu tego spotkania podszedł do arbitra, powiedział mu, że jest złośliwy i miał rzucić jakieś personalne wyzwisko. Sędzia za te słowa ukarał go żółtym kartonikiem. Umowa pomiędzy Al Nassr a Cristiano Ronaldo obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, a jeszcze nie tak dawno w ogóle nie było wiadome, czy saudyjski klub zdecyduje się na zaproponowanie mu kompletnie nowej umowy. Aczkolwiek włoski dziennikarz Nicolo Sciarra podaje, że podjęli już decyzję, a rozmowy w sprawie tej nowej umowy już się rozpoczęły. Oczywiście najpewniej otrzyma podwyżkę, ale nie tylko. Głównym celem Portugalczyka jest wyjazd na Mundial w 2026 roku, a nie jest pewne, czy jeśli zdecydowałby się na powrót do Europy, to tam grałby regularnie. Al Nassr daje mu gwarancję, że jest tam największą gwiazdą, więc możemy przypuszczać, że CR7 jeszcze przez kilka lat pokopie piłkę na Bliskim Wschodzie. Mikel Arteta ma kolejny problem, ale paradoksalnie jest to dobra informacja dla Jakuba Kiwiora. Jego główny konkurent o miejsce w składzie, czyli Calafiori, najpewniej doznał kontuzji w ostatnim meczu z Lisami. Co prawda dokończył ten mecz, ale po jednej z bramek padł na murawę, chwytając się na nogę, a po meczu płakał. Media bliskie kanonierom podają, że ma poważny problem z kolanem, co wyklucza go z gry na dłuższy czas. Nieszczęście Włocha jest dobrą informacją dla Polaka, który prawdopodobnie będzie miał więcej okazji na grę. Kontuzji w ostatnim ligowym meczu doznał także Harry Kane. Zawodnik Bayern Monachium uszkodził kostkę, ale klub poinformował, że leczenie przebiega pomyślnie. Nie wiemy jeszcze, czy będzie w stanie zagrać w środku tego tygodnia w meczu Champions League. Gwiazda Południa w środę zmierzy się z Aston Villą na wyjeździe. Co ciekawe, Matikasz kilka dni temu zapowiadał, że nie wyobraża sobie, aby opuścił mecz z Bayernem Monachium, aczkolwiek w tym momencie nic nie wskazuje na to, aby był gotowy na ten mecz. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że już dzisiaj Wojciech Szczęsny przybędzie do ośrodka treningowego FC Barcelony, gdzie odbędzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, nie będzie żadnych problemów i za chwilę usłyszymy o kolejnym Polaku w dumie Katalonii. Mundo Deportivo podało, że FC Barcelona w piątek poinformowała ligowe władze, że planują zakontraktować nowego zawodnika ze względu na długotrwałą kontuzję innego. Takie są właśnie przepisy w Hiszpanii. Dalej też informują, że liga miała już dać zielone światło na zakontraktowanie nowego golkipera przez drużynę Hansiego Flicka. Tak więc trzymamy kciuki i czekamy na potwierdzenie podpisania umowy. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League Bournemouth kontra Southampton, w La Lidze Villarreal kontra Las Palmas, we Włoszech Parma kontra Cagliari, w polskiej Ekstraklasie Cracovia Stal Mielec, a w pierwszej lidze Stal Rzeszów GKS Tychy, a LKS Łódź podejmie Wisłę Płock. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do końca. Jeżeli z niego dowiedzieliście się czegoś nowego, to będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie i dołączycie do nas, subskrybując kanał. Zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu, a tam mówimy o bardzo słabym występie FC Barcelony. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!